Ja, matko kochana, kiedy to? Boże, ja się nie wysłowię. A mi się włącza coś w stylu ja se sama. No, zrobiło się ciasno jak na koncercie. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Trzeba przejść. Zanim przystąpię do działania, to już mam laury wiatrak. Hej, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Rozpuściłam trochę masła klarowanego. Dwa jaja. Lubię jogurty greckie, ale ten jest taki najmniej przeze mnie lubiony, wiecie? Myślę, że może jedną czubatą dam na to. Dobra, z takim kawałkiem małym. Trochę soli. No i wszystko musimy porządnie wymieszać. Jak ktoś z was używa śmietany, to może być śmietana. Tego masła rozpuściłam dużą łyżkę, ale bardzo płaską. To się zastanawiam teraz, czy mi wyjdzie taki duży. Tak, wyjdzie mi ogromny. O Jezus, jaki gigant! A to tylko dwa jajka i łycha jogurtu, nie? I ja cię kręcę. Ładnie odchodzi. Ja sobie tutaj rzucę i zawsze mnie zadziwia. Patrzcie, ile miałam pieczarek, a ile teraz mam. No to jest szok. No tyle co nic, nie? Matko. I mam ten ser żółty, który od wczoraj czy od przedwczoraj mówię wam, że musimy zużyć i codziennie go zużywam. Dobra, i teraz może ja sobie po prostu jakoś spróbuję go tutaj naprowadzić. O, jaki gigant w ogóle, tylko patrzcie, dwa jaja. Może by było mniejszy usmażyć, nie? No skoro nie jem pieczywa, mam wyzwanie sama dla siebie. No to no wiecie, no bez sensu by było zrobić normalnego naleśnika z mąką. No bo to będzie po prostu oszustwo, tak? Albo tortille. No to też tak samo wyjdzie, nie? A wiecie, ile mam przepisów teraz na tortille? No właśnie. Kawa jest. I ściągamy naszego pacjenta. O. Właśnie. Takie to jest trochę absurdalne, bo tu ostatnio mówiłam, że te jajka to tak mam ochotę, nie mam ochoty, nie? A tu codziennie jaja. No jaja na śniadanie są zdrowe. Ale jak robię sobie z tych jajek dania, które dawno nie jadłam, to mogę je jeść. Na przykład nie mam ochoty na jajecznicę, nie mam ochoty na zwykłe sadzone. Patrzcie na to, pokaż się. Kto to jest? To jest Maryśka Mikidusa. A jak ma na imię? Maryśka. Maryśka. To... Dzisiaj to jest szok. Największa zabawka idzie z nami. Ale mi tu utrudnienie. To jest lód? No właśnie lód. U nas jest przymrozek, a podobno w Krakowie padał śnieg. Dajcie znać, gdzie mieszkacie i gdzie padał śnieg, jak u was padał śnieg. Usłyszałam, że właśnie śnieżek popadał. Proszę. Maryśka. Maryśka. No właśnie, Maryśka jest taka duża, że ty nic nie widzisz. Ale wyglądacie. Maryśka już śpi, zobacz, ona chyba zostaje. Widzisz, nie wyspała się Maryśka. Ty to potrafisz wejście zrobić. I tu mam taki ten Mi Band, to też jest Xiaomi czy Huawei to jest. I on też jest bardzo fajny, taki mały. I tu mam ten. I ten jest z firmy Garrett. To miałam współpracę. Wrzucam wam link w informacji pod filmem. I tam jest kod rabatowy na minus 20% na tej stronie na wszystkie zegary, w ogóle na wszystkie rzeczy. Ale ja nie mam żadnych korzyści ze sprzedaży, gdy wykupicie z tego linku. Tylko wam mówię, po prostu kiedyś była współpraca. Link jest chyba nadal aktywny na 20%, także możecie sobie skorzystać z tej strony. Bardzo fajny jest ten zegarek i tu nie noszę go dlatego, że miałam kiedyś współpracę, tylko dlatego, że jest po prostu dobry, naprawdę. I właśnie wiecie, jak to kobita ma ochotę sobie zmieniać, a ja do tego zegarka mam różne te paski. Mam też srebrny, mam kolorowe gumy i do tego wrzucę wam też link w informacji pod filmem. A te paski zamawiałam sobie na AliExpress kiedyś i różne są właśnie, takie metalowe i gumiaste w różnych kolorach, także to też jest bardzo fajne. No po prostu zachciało mi się czegoś nowego i wiecie co? Ja jeszcze... Jezus, ja... Matko kochana, kiedy to? Boże, ja się nie wysłowię. Pierwszy zegarek kupiłam, jak Laura się już urodziła. Tak, bo wtedy, pamiętacie, po sadzie lotałam i kroki sobie mierzyłam. I wtedy się tak zajarałam zegarkami. Kiedyś uważam, że to jest
gówno, to jest bez sensu, po cholerę to komu, na cholerę to teraz produkują, kto to używa, a to jest świetne. Raz, że widzicie rzeczywiście, ile w ciągu dnia się zrobiło tych kroków. Dwa, że rzeczywiście jak ktoś ma na przykład problemy ze zdrowiem i na przykład ten ma, ten chyba nie ma, ten ma ciśnieniomierz, ten tylko puls chyba mierzy, to to też jest dobre do kontrolowania, gdy ktoś ma na przykład problemy ze zdrowiem. To świetne są te zegarki, naprawdę. Także jak chcecie, to wam wrzucam link w informacji pod filmem i wyjęłam tego, tylko nie mogę oczywiście znaleźć czego? Ładowarki od niego, nie? Bo 5000 różnych kabli jest, ale od tego nie ma, nie? No normalne, wszystkie są nagle, nie? Ale od tego nie, no przecież wziął, dostał nogi i wyszedł, nie? Akurat wtedy, gdy ja go potrzebuję. Po prostu zachciało mi się czegoś innego. No i tak nie wiem właśnie, czy wyskoczę ze złotym, czy może zaraz poszukam inne opaski i coś innego sobie zrobię. Bo jestem u Laury w pokoju, chcę wam pokazać tego kurczaka, bo jak go tu kitram, to kosztowało 3 dychy w Pepco, jak byłam. I chcemy na święta właśnie, zobaczymy jakie święta będą, bo na razie idzie przymrozek. No ale do świąt jeszcze trochę czasu, więc może będzie cieplutko, fajnie by było. Żeby powkładać w te jajka małe niespodzianki, i w tego dużego kurczaka też. I jak będzie ciepło, to zrobimy to w ogrodzie. To też było w Pepco. Ej, i to kosztuje tylko 12 zł. I jeszcze było w takim, no jasnym kolorze, nie? W takim, w takim kolorze to było. Śliczna jest, naprawdę. Czemu to człowiek czasami po czasie, nie? Jakoś tak, a czemu nie wzięłam, a... Dobrze, ciąg dalszej imprezy jest taki, że Rysia torebki trzeba zgarnąć na jedno miejsce. I trzeba ten dywan trochę złożyć, przy okazji tutaj sobie odkurzę, no bo jak będę to wszystko znosić, zaraz wam pokażę, no to nie chcę po prostu po tym dywanie, a on jest jasny, to nie chcę, żeby mi się ubrudziło. Bazel! Zanim przystąpię do działania, to już mam Laury wiatrak. Jesteśmy na kwadracie u Laury. Jeszcze przypominam, że jesteśmy przed remontem. No i w sumie będzie malowanie wszędzie i remont Laury pokoju. Mówiąc wszędzie, to praktycznie każdy pokój oprócz łazienek i korytarzy. Sytuacja wygląda tak, że tu są drzwi wejściowe. Teraz się obracamy. I tutaj, no ja robiłam bardzo poważny przegląd tych wszystkich zabawek. Później, wiecie, jak już będzie wszystko wyremontowane, no to jeszcze raz się to przejrzy. Wiecie, jak to jest. Przeglądało się, jeszcze raz się przejrzy. No i w sumie praktycznie większość tych rzeczy zostaje. Kto nie widział, bo na pewno jest, są takie osoby, to jest domek z mojego dzieciństwa, z moją siostrą, on ma 30 parę lat i to jest z Fisher Price'a. Pamiętam jak dziś, wiecie, moi rodzice wtedy raz na jakiś czas wyjeżdżali do pracy do Niemiec i wtedy jeszcze były marki, ciężko było, wiecie, jechać, były wizy i przywozili nam, bo zarobili pieniążki i z Niemiec nam przywozili na święta i ten samochodzik, który tam jest, to też jest z mojego dzieciństwa i on też ma 30 parę lat. Tutaj ogólnie sytuacja jest taka, że to jest do sprzedania, to jest na OLX-ie i tu jest fotelik z bazą obrotową, Cybex, czy tam jak to się wymawia. I jeszcze tutaj mam zapakowane Chico, tą wanienkę. No rewelacja, ja pamiętam jak kilka lat temu moja koleżanka, jak czasami tam do niej jeździłam. Jezu, nosili wanienkę, wiecie, bo nie mieli nawet z tymi odpływami. No wiecie, no czasy się zmieniają, naprawdę wam polecam. Ono kosztowała wtedy 500 zł chyba. Nie wiem, ile ona teraz kosztuje, może inne modele wyszły. Ja z Chico miałam sporo rzeczy. Jeszcze to takie coś jedno miałam jeżdżące, pamiętacie? I tu z Chico mam dostawkę. To i to szare. To jest dostawka. Ogólnie te rzeczy tutaj też zostają. A tu na tej półce, możecie zauważyć, są wałki do malowania. To akurat jest od rumby. Wałki do malowania i rzeczy, które się przydadzą do remontu. To na razie tu stoi, także to też jest do sprzedania. I od tego kartona w tamtą stronę wszystko to, oprócz tego tutaj razem z tym, tak, ten odkurzacz też idzie na wydanie, no bo ja nie mogę mieć 5000 odkurzaczy w domu, a mam już na górze, na dole odkurzacze i tutaj tak jak wam pokazuję dotąd, nie? O, dotąd, te kartony tu, to wszystko jest do wyniesienia. I tu jest sporo rzeczy elektrycznych i sporo rzeczy takich, które trzeba wyrzucić. I dzisiaj nie damy rady wszystkiego wyrzucić, bo nie mamy tyle koszy, więc to będziemy wyrzucali tak jakby na raty i za miesiąc, jak będzie drugi rzut śmieci, to wyrzucimy kolejną rzecz, ale wszystkie kartony dzisiaj wyjadą. A tu na pewno zostanie ta szafa. A tutaj też jest wszystko do wydania, zobaczcie. Tylko to nie jest cała sterta, bo tutaj jest jeszcze biurko pod spodem. I myślę, że to biurko razem z tą szafą
Na razie laurce zostawimy, ale wczoraj Dawid też tutaj znalazł chwilę i tu tych kartonów było pod sam sufit, możecie, no kto ogląda na bieżąco to pamięta, więc Dawid już tutaj sporo powynosił. Oczywiście jak coś będzie strasznie ciężkiego, no to nie będę tego ruszać. Bo u nas to jest tak, jestem od zawsze osobą, która co da radę, to sobie sama zrobi. I to nie jest tak, że ja się muszę prosić Dawida, żeby mi coś pomógł, tylko on mnie potem chodzi i wzywa. Znowu łazisz, dźwigasz! Trzeba było poczekać, przyjadę, to ci pomogę. A mi się włącza coś w stylu, ja se sama. I potem chodzę i stynkam, że się tak napieprzyłam, nadźwigałam. No rozumiecie, nie? Ale zanim przystąpimy do tego działania, to ja muszę założyć krótkie spodenki. Jak widzicie, tu już też jestem rozgogolona. Więc nie ma innej opcji, żeby zacząć ten cały bajzel bez krótkich spodenek. Tak się porozglądałam, ale czas start. Od tego action, drzyt, drzyt i drzyt, to jest do wyrzucenia. Część wyjedzie na pewno w tym miesiącu, a druga część w drugim, bo nie mamy po prostu tyle koszy. I się śmiałam, że może tą klatkę, pamiętacie, to była klatka od szynszyla, może tą klatkę zostawimy na jakiegoś zwierzaczka, dokupi się ładnie tutaj kuwetkę, ale nie wiem, czy to jest odpowiedni czas. Jak byłam mała, to ja pragnęłam, Boże, i zawsze mieliśmy, wiecie, świnki morskie. Kiedyś wam opowiadałam. Tak jeszcze szybko przypomnę, na pewno wiele z was, którzy są na bieżąco, to znają te historie. Mieliśmy świnkę, Alinkę, w ogóle wiele zwierząt mieliśmy. Ale z takich, które najbardziej zapadły mi w pamięci, świnkę, Alinka. I gdy była otwarta lodówka, ona piszczała, bo świnki morskie tak piszczą, gwiżdżą, tak, no, no ciężko jest to określić, tak rozumiecie, tak głośno, nie? I ona, gdy się otwierało lodówkę i słyszała szelest, taki specyficzny szelest, gdzie były chowane dla niej ogórki, to tak gwizdała, po prostu była, no ona się sama tak nauczyła, że po prostu wystarczyło lodówkę otworzyć i czasami, gdy chcieliśmy coś po cichu, a tam z boku były te ogórki, to na przykład trzeba było tak dyskretnie, ona i tak usłyszała ten szelest i tak gwizdała, bo myślała, że będzie dla niej ogórek, po prostu uwielbiała. Później mieliśmy Klaudiusza, takiego zwykłego chomika, nie wiem jak one się tam nazywają. To zwykłe najzwyklejsze, on był taki biało-czarny. Franca żyła 3 lata 11 miesięcy i się śmieje, że to przez to co jadł. On był żywiony wszystkim, słuchajcie, on miał taką fajną klatkę z takim... To była taka klatka, tylko że ona była biała i ona była w kształcie takim okrągłym i miała taki daszek i to bez kitu wyglądało jak dom muminków. I ten Klaudiusz stał w kuchni i... no można sobie powiedzieć, co ludzie robili wtedy, nie? Że to było tak mało odpowiedzialne. No ale chomik żył długo, tak? A chomiki mają to do siebie, że czasami 2 lata, półtora i wykręcone. I ten chomik jadł wszystko. Bigos, kiełbasę gotowano. Poważnie, jak sobie teraz pomyślę, no... Ale to moi rodzice też, tak? Więc mama, tata. Wy wiecie, nie? U mnie w domu wszyscy mają poczucie humoru, także spokojnie. No, także ten chomik może dzięki temu tak długo żył. Dobra, krótka pogadanka o... zwierzęta. Żółwie mieliśmy, papugę mieliśmy raz do czasu, aż tata odkurzał, był otwarty balkon i było po papudze. Serio. Mieliśmy sporo zwierząt. Tam zostało ogarnięte, no ale tu niekoniecznie, tak? Teraz nie wyjdę na dół. Odkurzacz się, widzicie, ładuje, ja co chwilę tutaj na bieżąco. No ja chyba, wiecie co? Ja chyba za moim tatą tak mam. Mój tata jest człowiekiem takim jak Dawid, że facet w domu potrafi zrobić wszystko. Umyć okna, posprzątać, gotować też potrafi, ale mój tata też jest z takich osób i zajmuje się dzieckiem tak samo jak kobieta. Nie ma takiego czegoś, że są jakieś zadania tylko dla kobiety. Fakt! Mogę powiedzieć, że na przykład niektóre rzeczy możemy zrobić lepiej, ciut dokładniej, ale mój tata i na przykład mój mąż to są właśnie tacy faceci. Że nie ma takiego czegoś, że kobieta. I mój tata kocha odkurzać. I ja mam za nim to odkurzanie, wiecie? Ja mam tak, że jak przyniosłam tu kawałek elementów, ten odkurzacz tu leżał, ja już odkurzałam. Przeniosłam znowu część rzeczy, znowu podkurzałam i tak co kawałek, nie? Nie to, że wszystko wyniosłam i odkurzyłam, tylko co chwilę musiałam tutaj odkurzać. Ja mam to za tatą. No zrobiło się ciasno jak na koncercie. Przechodzę. Poczekajcie, tu są na schodach te moje spodnie. Ale nie, no przecież ja nie będę z kamerą schodziła i robiła pustego przelotu, jak ja już mogę z jakimś kartonem zejść, nie? No właśnie. A część, jest taka akcja w Szreku w jedynce chyba. Uwaga na głowy! Jezu! Przemyślałam to. I nie rzucam tego.
bo przecież kuźwa, wiecie co? To jest wszystko zakurzone. Gdzie ja sobie ten kurz na wyro będę rzucać? Ładny łeb, nie? No właśnie. Mirek, proszę odejść. Zaraz te zabawki z tej wnęki tutaj w sypialni z tym stolikiem wyjadą. Te dwa pudła też wyjadą. I myślę, żeby tą szafę też dać do Laury. A to rzeczy, a to zabawki, no nikt nie chce, żeby też wszystko leżało tak na widoku, no to szafy też są potrzebne. Także myślę, żeby tą szafę też zostawić. A tu mówiłam wam, więc jeszcze raz przypominam, bo w sumie nie znalazłam kogoś, bo chcę tutaj zrobić podwymiar. I szukam kogoś, właśnie jakiejś firmy i często jak oglądam pracę, to musi być po prostu takie coś. Spojrzę, strykam i mówię, tak. Ten ktoś mnie zrozumie. Wiecie, że nie mogę kogoś takiego znaleźć? Co patrzę na niektóre prace, to mówię, no nie, nie dogadamy się, nie dogadamy się. I w tym momencie następuje czary mary. I chodziło o to, że kto mnie obserwował na Instagramie, to te rzeczy były do wydania za darmo. I zostały te rzeczy tam do wyrzucenia, to do sprzedania, druga rzecz do sprzedania, trzecia i wanienka. Biurko na razie jej zostawiamy. I myślę, żeby, wiecie, tu nie chodzi o to, że to będzie stało w tej konfiguracji, że biurko akurat tu i ta szafa tu. Myślę, żeby tą drugą szafę, która właśnie tam jest, też jej tutaj wrzucić. O, i coś, co wam muszę polecić, co zamówiłam Laurce. Mikołaj przyniósł Laurce. Bardzo mamy dużo książek i to jeszcze nie są wszystkie książki. I to jest ta seria Maszy, którą ja zamawiałam jej na o Eliksie. I wy mi później daliście znać, że to była prenumerata. Świetne to jest. Każda literka. Jakieś są daty. Pory roku. Pogoda. Ekran. Gitara. Naprawdę, no świetne są te książki. Ona uwielbia w ogóle książki i te są bardzo fajne. Patrzcie na to. Do czego to doszło? Laura w przedszkolu dostała tulipanka od chłoposzków. Czujecie to? Matka, jak ten czas zasuwa. I wiecie co? One nie były w wodzie przez te wszystkie godziny. I nie wiem, czy on się podniesie. O, no może tak na razie. O, jakoś to... No może być, o, proszę, jakieś liczne. Obiad. Dla osób, które oglądają vlogi na bieżąco. Pierwszego dnia były pulpety w sosie koperkowym z ziemniaczkami z surówką. Wczoraj były te same pulpety z ryżem i z surówką, a dzisiaj pulpetów już nie ma. Przesmażyłam do tego cebulkę, ząbek czosnku, pieczarki i startą marchewkę. Wymieszałam z tym sosem, podałam z ryżem i z surówką. Także obiad w sumie na 3 dni. Matkę wyjechałam. O Jezu, się nie dojadę. Dzisiaj jest Dzień Kobieta. Ja wiem, że wy oglądacie to dzień po, ale mimo wszystko. Na Instagramie wam składałam. Tutaj też chcę złożyć najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich kobiet. To co najważniejsze w życiu. Czyli zdrowie, jak najwięcej tego zdrowia, jak najwięcej tego zdrowia, ale oprócz tego jeszcze wszystkiego dobrego, dużo szczęścia i spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń. Było śniadanie, był obiad, po obiedzie, tak się nastawiłam, że jest Dzień Kobiet, zżarłam Dariusza. Ja na to mówię Dariusz. Wiecie, jak ja lubię te batoniki? Może przypomnę, jaka jest kwestia słodyczy u mnie. Nie mam potrzeby jedzenia słodyczy. Lubię słodycze, ale nie mam takiego czegoś, że się trzęsę każdego dnia, że nie mogę wytrzymać. No i ogólnie zrobiłam sobie takie postanowienie, że nie jem pieczywa razem ze słodyczami do Wielkanocy. Ale tak jakoś nastawiłam się, że ci zeżarę niepotrzebnie, otworzyłam szufladę tam, gdzie są słodycze i patrzę, Dariusz. I potem sobie pomyślałam tak, Dariusz, Dzień Kobiet, Dariusz i Dzień Kobiet. I ja, no i zeżarłam i mam wyrzuty sumienia, nie powiem, że nie. Ale tak z ciekawości, ile kalorii zeżarłam. W 100 gramach, a to ma ile? 50, czyli połowę, 205 kalorii. Jeszcze jednego Dariusza, 205 kalorii, to co to za grzech, nie? Przecież tu wcale nie ma grzechu, 205 kalorii tylko? I to są wafelki, batoniki, które ja pochłaniałam, jak byłam w ciąży. Nie? No ty to zawsze musisz tu gdzieś wejście smoka zrobić. Już wam mówiłam wiele razy, że ciąża to był jedyny moment w moim życiu, w którym ja zrozumiałam, co to znaczy mieć parcie na słodkie i dzień bez słodkiego to dzień stracony. Boże święty, przeżyłam to w ciąży. Dobrze, że mi to po ciąży nie zostało. Gdyby nie ten etap w ciąży, to bym do tej pory nie potrafiła zrozumieć tego, co to znaczy mieć chcice na słodkie. Tak jak niektórzy piszą, że nie mogą wytrzymać, tak, że matko się ograniczam, że to, że tamto. I w ciąży zrozumiałam,
O co wam chodzi? To jest straszne. Ja się kuźwa trzęsłam. Dla mnie dzień bez czegoś słodkiego i to czasami kilka razy dziennie. To był dzień stracony. Ja po prostu... Ja płonęłam wtedy. Ja płonęłam, naprawdę. I to nie to, że ja sobie pozwalałam na to, o wiecie, bo jestem w ciąży, to przecież no dla bobaska to ja sobie mogę zjeść. Nie! Ja miałam taką ochotę każdego dnia na coś słodkiego. Taką, że jak nie zażarłam czegoś słodkiego, to chora byłam dosłownie. Teraz tego nie mam, ale Dzień Kobiet zadecydował, że zjadłam sobie 205 kalorii. I między śniadaniem a obiadem nie było żadnej przekąski, bo ja cały czas w ogóle coś sprzątałam, łaziłam, później mnie nie było, łaziłam znowu i tak dalej, i tak dalej. I jak jesteście w takim ciągłym ruchu, ciągle coś robicie, ciągle coś rozumiecie, o co chodzi, to nie macie czasu na zjedzenie, bo nie miałam czasu. Ciągle w ruchu, ciągle coś robicie, to może nie tyle, że zmęczone, ale odechciewa się jeść, jest taki moment, nie? I później jak to puści, no to właśnie zjadłam obiad i Dariusza. I zaraz sobie zjem jakąś lekką kolację, bo tak Dariusz mi wpłynął na psychę. Ładnie pachnie. Dariusz. Chodź tu, Dariusz. Dariusz, czy ty jesteś mój mąż? Patrzcie, przed państwem. Dariusz. Ile kalorii? Mało. To może jeszcze jednego Dariusza zjem? Nie? A może ją zjadła Dariusza? Pani Dariusz? Jak to był ten film? Darek, otwórz. Pamiętacie? Zostali przed sklepem, były te drzwi rozsuwane. Co to był za film? Nie wiem jaki tytuł, ale było Darek, otwórz. Ale nie jesteś taki lekki jak Dariusz. Jesteś ciężki. O, Laurę słyszę na dworze. Ja i mój mąż. Nie, człowiek to jest szurnięty. Dariusz, do kosza. Tych sweterków nie suszyłam sobie w suszarce. Tylko normalnie je powiesiłam. Tak zawiesiłam je na grzejniku. Jezus, jak pachną! Matko kochana, coś wspaniałego. Najbardziej się cieszę, że te rzeczy zniknęły. Są w samochodzie, cały samochód jest zapakowany. Słuchajcie, tego było mnóstwo. Także też zabieramy się za rozmyślanie, co tutaj u Laury dokładnie będziemy robić. Także też u Laury będziemy szaleć z malowaniem. Jakieś lampy by trzeba było pokombinować. No zobaczymy, no będziemy szaleć. I powiem wam teraz z ręką na sercu, że nie to, że się głodzę, że nie udaję, że udaję czy coś takiego, że nie pokazuję tego w kamerze. Nie, jak gdybym na przykład, nie wiem, popełniała jakieś grzechy, jedząc, nie wiem, codziennie kostkę czekolady czy coś takiego, to ja bym wam o tym powiedziała. Ja nic nie udaję, nic nie ukryłam. No, uwierzycie w to, że ja dzisiaj nie zjem kolacji? Tak mi wpłynął na beret ten Dariusz, że nie macie pojęcia. No po prostu aż mnie to zdołowało. Po co ja tu jadłam? Naprawdę, wiecie jak mi psychę zryło? Strasznie mi psychę zryło. Bardzo. To jest coś w stylu cierpciało, coś chciało. No jest w tym dużo racji. I ja myślę, że nie zmienia to faktu. Jeżeli jest ochota i życzenie, to subskrypcja, kciuk do góry. Ja zapraszam państwa na jutro. Do zobaczenia, cześć. Teraz idę do szafy powiesić te sweterki. Tak pachną. No aż postanowiłam go sobie założyć na chwilę, tak pachnie. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe.